Pirelli Polska. Producent opone meceler. Sponsorem programu Sicily.rent. Sponsorem programu firma motopakiet.pl. Sponsorem programu Liberty Core, distributor marki Ducati. Torneremo al mare, nuovo nuotare, sotto l'acqua nessuno ci vede, toccare ti potrò. Torneremo al mare, a cercare l'amore, con il caldo della luce. I są takie leżaki i takie czapka, które wyraźnie pokazują, że znajdujemy się, ja to nazywam Wonderland, ale tak naprawdę się nazywa Driveland. Chcieliśmy, żeby to się wszystko kojarzyło z motocyklem. Nazwa już była, bo została wymyślona Motoserce. No i w 2009 roku rozpoczęliśmy pierwszą edycję. Że ja piję ten kawę espresso, drogi motowizjonerów, człowiek nie skończy się nigdy się nauczyć. Jestem w Miszczono, w takiej miejscowości, które jeżeli mnie prosicie pięć razy przeliterować, te pięć razy będzie błędne. Tu znajduje się mój kask, ten już znacie właśnie, kiedy będzie ten C5 Carbon. Czekamy od dystrybutora, na razie jesteśmy na ten cysterę. I są takie leżaki i takie czapka, które wyraźnie pokazują, że znajdujemy się, ja to nazywam Wonderland, ale tak naprawdę się nazywa Driveland. Taki obiekt, który pan kuchar wymyślał, Tomek, taki rajdowcy, i zobaczy, co się dzieje przez nami. Jedno tip-topowe event organizowane przez Ducati Polska. Ja dodaję .pl, więc zawsze lubię. Więc piję moją kawę, patrzę, ciasteczko jest i czekają na nas różne potwory, ale przede wszystkim z pomocy instruktora. Więc ta filozofia od Ducati jest ok, mamy bardzo szybki motocykle, ale trzeba ich potrafić dominować, żeby nie było, że motocykl nas prowadzi i nie motocyklem. Wiem, ten ego od motocyklista średni jest bardzo wysoka, ale ja po 8 latach ścigania się nawet z autami na różne tor, z Ferrari, z takich potworek, które mieli czasami 550 koni, powiem was, że urządzenia z mojej grube tyłeczku od starucha na Borgo Panigale powoduje we mnie emocja, adrenalina, uczucie odpowiedzialność i takie wyznania, które mam ze sobą, nie z innymi. Pamiętajcie, opanujemy najpierw nasze emocje. Mózgu zawsze na on. Można?
Można być dziecko na 55 lat? Można. Można. Chyba, nie wiem, bo nie znam odpowiedzi z pewności, ale Ducati była prawie pierwsza w swoim rodzaju na tę kategorię Scrambler i dużo inne firmy potem się dopisali, ale uwaga, bo nie mam pewności to, co deklaruję. Potem zapytamy nasi eksperci, ale na pewno jak ja myślę o Scrambler, mi wychodzi ten słowo Scrambler Ducati, także odpalimy taki sprzęt. Zbudowane zupełnie dla innej potrzeby, ale ma swój urok, kolorystyka mi się podoba. I taki co? Do końca świat, bez problemu. Jak ja lubię te kolory, nie wspominam o te smutne momenty tej regiony pod kątem powodzi, bo dzisiaj my mamy słońce. Niestety w Bologna dalej, tej regiony pada deszcz. Christian Caleta, nasz Ducati man. Jest Ducati, jest Christian brand manager. Dwa inicjatywy, które Ducati właśnie wykonała tutaj na polski rynek, opisujemy, mają trzy literki, ale to, co oznacza dla rynek Ducati, które wspominamy, w Polsce jest jedno najbardziej prosperujące, jeżeli nie najbardziej prosperujące, dowiemy się od Christian Caleta. Dziękuję, Enrico. Witam wszystkich. Ducati Riding Experience jest to nasza formuła szkoleniowa dla klientów Ducati, gdzie uczymy, szkolimy i dbamy o bezpieczeństwo naszych uczestników poprzez organizację właśnie takich wydarzeń na zamkniętym obiekcie, w bezpiecznych warunkach. Wczoraj wyszkoliliśmy 48 osób. No i dzisiaj mamy taki dzień dla prasy zapoznawczy na tym samym torze z motocyklami z całej gamy Ducati. Zauważyłem, że to, co spróbujecie też budować w ludzi, jest tego być Ducatista. Według ciebie, jak możemy podsumować być Ducatista i na czym rzecz, powiedzmy, polega? Bo jest taki sposób, na który i kobiety, i faceci, które znam, od ubrania, więc nie pasuje inna kombinezon, ma być obrandowane. Mocne zidentyfikowania z marki?
Tak jest. Ducatisti to przede wszystkim pasjonaci. Pasjonaci najwyższej jakości motocykli, włoskiej kultury, no i frajdy. Frajdy z życia, tak bym powiedział w skrócie. I dlatego najlepszy sposób, zawsze wspominam, jak niektóre testerów, sorry, że otwieram taka mała polemizacja, mówicie o 170, jaki jest najlepszy sposób, żeby testować te konie? Na ulica Marszałkowska? Nie. Na tor, bo tylko wtedy pokazujesz, co potrafisz i nie zaryzykujesz z normalny ruch drogowy. I dlatego właśnie bardzo cenimy, jeżeli macie ten ego, nie te wyścigi nocne, nie te jedna koła na tego, bo możecie pokazać, że jesteście kozakami, zmierzając się akurat dzisiaj z umiejętności. Jeżeli chcecie, są różne tor i właśnie jak sprawdzicie na te kalendarze Ducati lub pisujecie przez ducatipolska.pl, znajdujecie te momenty, na które te właśnie potwory, które kupiliście, mogą się zmierzać nawet z kronometrem, ale zawsze w warunki bezpieczeństwa, które startuje stąd, ale raczej czego jest jedna ambulancja, jest ratownik i są te odpowiednie warunki. Więc koni mechaniczne, owszem, ale wtedy, kiedy można. Grazie. Grazie. Grande Christian! Dziękuję wam. Producent opone Meceler. Sponsorem programu Sicily.rent. Sponsorem programu firma motopakiet.pl. Sponsorem programu Liberty Core, distributor marki Ducati. Drodzy kolegi, to jest taki ogromny dylemat, bo jak mam te piękne kolory, te 32 stopni, które to jest mój domciu tutaj na Sycylii, ale mój serce bije moto. I dlatego musimy zrozumieć ta historia od motoserce, grupa, które lubię. Kiedyś żeśmy się zgadali, że fajnie byłoby zrobić taką wspólną akcję, żeby w tym uczestniczyły wszystkie kluby w Polsce. I tak się narodziło. Na 2008 roku na kongresie, jesiennym kongresie Polskich Klubów Motocyklowych przedstawiliśmy tą ideę jakby braci motocyklowej. Została zaaprobowana. Wszystko żeśmy postarali się przygotować, w sensie oprawy i jakby takiej wizualnej. Bo chcieliśmy, żeby to się wszystko kojarzyło z motocyklem. Nazwa już była, bo została wymyślona Motoserce. No i w 2009 roku rozpoczęliśmy pierwszą edycję. No i ciężko było niektórym zaufać nam, ludziom w skórach, przychodziliśmy do urzędów. Mówiliśmy o takiej idei, mówiliśmy o tym, że chcemy zorganizować taką akcję i też o tym, że nie chcemy, żeby ta akcja była takim suchym oddaniem krwi, tylko żeby ona niosła pewien przekaz, żeby gromadziła ludzi, żebyśmy w tym czasie mogli też prezentować w ogóle ideę jazdy motocyklem w każdej formie, od turystycznej po sportową, po wszelkiego rodzaju właśnie sporty motocyklowe. Chodziło nam o to, żeby po prostu odbywało się to na zasadzie festynów, żeby przychodzili i starzy, i młodzi, żeby przychodzili rodzice z dziećmi, żeby widać było cały ten taki
skupienie. No też ważną dla nas było też jakby trochę zmiana wizerunku motocyklisty, że proszę bardzo, no tu tacy stereotyp jest taki, że no to jakiś tam chuligan na motocyklu, a tu proszę. Organizują zabawę dla wszystkich, a przy tym jednocześnie zbierają krew. Motoserce dla mnie. Dla mnie może jest też takim jakąś formą zadośćuczynienia. Zadośćuczynienia światu, ludziom, gdyż no, w swoim życiu zrobiłem czasami różnych wiele błędów i może w ten sposób spłacam wszelkiego rodzaju długi i staram się naprawiać swoje i życie i przez to też no, uważam, że trochę siebie ulepszam doskonale, bo pomagając innym, no, człowiek jakby poprawia siebie. Motoserce to już 15 lat. Wydawałoby się, że możemy wpaść już w jakąś rutynę wręcz organizacji, natomiast tak naprawdę zawsze startujemy od początku, zawsze z jakąś niepewnością, jak uda się to zorganizować, jak będzie to odebrane na zewnątrz. Sami nie jesteśmy w stanie wykonać tej pracy. Musimy również wspierać się z zewnątrz ludźmi dobrej woli, ludźmi życzliwymi, którzy no, nie są na co dzień z naszego kręgu motocyklowego. Niemniej jednak te lata zbudowały bardzo duże zaufanie. I tutaj nasi partnerzy, którzy też są z nami od 15 lat, mówię tu o krwiodawstwie, mówię tu w naszym przypadku o dzielnicy Targówek, mówię tu o spółdzielni mieszkaniowej Brudno, gdzie te początki były takie trochę badanie wzajemne i łapanie takiego zaufania. Teraz jest już z tym łatwiej, niemniej jednak niełatwo. Zawsze jest to ciężka praca. To jest taki przez ostatnie tam 3-4 miesiące, to jest kolejny etat, można powiedzieć, dlatego że chcemy to zrobić jak najlepiej potrafimy. A na co dzień tym się nie zajmujemy. To nie są nasze zawody, organizowanie tego typu wydarzeń. Niemniej jednak myślę, że biorąc pod uwagę, że trwa to już 15 lat, myślę, że to jest niewątpliwy sukces. To serce przede wszystkim jest taką ideą pomocy w zasadzie wszystkim ludziom w Polsce. Dlatego, że zbieramy krew, która jest darem życia, pomaga ludziom w ciężkich stanach chorobowych. No generalnie to jest coś, co to jest życie, a życie to jest wszystko, co mamy. My jako kluby motocyklowe oddolnie działamy, czyli nie jest to organizacja żadna. To jest akcja całkowicie przez nas stworzona od początku. Nie ma żadnego budżetu zerowego, tylko po prostu, chyba że nam zostaną jakieś pieniądze z zeszłego roku. Czyli rok po roku wykonujemy taką, no można powiedzieć, niełatwą pracę, bo pozyskanie sponsorów, stoisk i tak dalej, no to jest taka trochę żmudna praca, ale dzięki temu za każdym razem ta impreza ma naprawdę fajny, wielki wydźwięk. Dzięki Motosercu czuję, że mam realną możliwość pomocy ludziom, po prostu. Czyli my zbieramy krew dla wszystkich potrzebujących tak naprawdę. Niezależnie, czy są motocyklistami, czy nie. Motoserce to dla mnie osobiście idea płynąca z serca. Każdy z nas ma potrzebę, żeby pomagać. My, motocykliści, wybraliśmy akurat taką formę. Zbieramy krew dla tych, którzy ją potrzebują. I zachęcamy innych, żeby robili to samo.
Początki Motoserca, jak każdej takiej inicjatywy, były oczywiście trudne, bo trzeba było przekonać do tego przedsięwzięcia, do tej idei przede wszystkim krwiodawców, bo no, spotykamy się, robimy to wszystko po to, żeby zebrać krew. Wyniki poszczególnych edycji wskazują, że miało to sens. Z roku na rok tej krwi zbieraliśmy coraz więcej. W tym roku przypada 15. edycja i przez te wszystkie lata zebraliśmy łącznie prawie 36 tysięcy litrów krwi. To jest naprawdę piękny wynik. Pomagają nam w tym kluby motocyklowe zrzeszone w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych. Mamy patronaty władz miasta, marszałka senatu, władz dzielnicy i ta idea zaszczepiła się w sercach dużej liczby osób. Krew jest darem życia, warto ją zebrać i ofiarować tym, którzy naprawdę jej potrzebują. Jeżeli przegapiłeś odcinek Motowizjoner i nie zdążyłeś na Motowizja i nawet na te 5-6 powtórki, nie ma problemu. Wszystko się da nadrobić. Wytypujesz Motowizjoner na YouTube i tam znajdujesz i robisz tak nazwane suba, lajkujesz, komentujesz pozytywne, bo the show must go on.